Tekst manny na 31 października. Albowiem lepsze jest miłosierdzie, łaska, Twoje niż żywot, wargi moje będą Cię chwalić. Psalm 63 werset czwarty. Komentarz parałuzyny Ci, którzy zasmakowali łaski Pana i zrozumieli, że jest ona lepsza niż żywot i którzy radośnie położyli na jego ołtarzu wszelkie ziemskie dobra, nadzieje i ambicje, cieszą się z możliwości opowiadania dobrej nowiny drugim, opowiadania o chwale tego, który powołał ich z ciemności do swojej cudownej światłości. To poselstwo jest zbyt dobre, by je zatrzymać. Nie tylko nie trzeba im płacić za jego głoszenie, Lecz chętnie godzą się na to, by jego opowiadanie i posiadanie boskiej łaski z tym związanej coś ich kosztowało, pociągało za sobą kłopoty, wydatki pieniężne, utratę ziemskich przyjaźni, nadwyrężenie, jeśli nie zerwanie, niektórych związków rodzinnych, jak również dezaprobaty świata i kościelnictwa, reprint nr 2850. Komentarz epifaniczny, boskie miłosierdzie dla nas składa się z jego łaski okazanej nam w stworzeniu, opatrzności, odkupieniu, pouczeniu, usprawiedliwieniu, uświęceniu i wyzwoleniu. Szczególnym miłosierdziem, o którym mowa w tym tekście, jest jednak oferta i udzielenie powołania do niebiańskiej natury wraz z Chrystusem. Jest ono o wiele lepsze niż ludzkie życie, a jego przywileje są wyższe, tak jak niebiosa są wyższe od ziemi. Takie powołanie daje wargi, prawdziwe nauki objawiające chwałę Jehowy, jego chwalebną mądrość, moc, sprawiedliwość i miłość. Ogłaszajmy zatem ten cudowny plan, ukazujący jego chwałę. Równoległe cytaty, według przekładu Biblii Gdańskiej. Druga Mojżeszowa, rozdział piętnasty, wersety pierwszy i drugi. Zaśpiewał tedy Mojżesz i synowie Izraelscy te pieśni panu, a rzekli, mówiąc: Śpiewać będę panu, iż wielmożnie wywyższon jest, konia i jezdnego jego wrzucił w morze. Moc moja i chwała moja, pan, bo mi się stał zbawieniem. Ten jest Bogiem moim, przetoż przybytek wystawię mu, Bóg ojca mego, przetoż wywyższać go będę. Chioba rozdział 36 werset 24. Pamiętajże, abyś wysławiał sprawę Jego, której się przypatrują ludzie. Psalm 7 werset 17. Obróci się boleść Jego na głowę Jego, a na wierzch głowy Jego nieprawość Jego spadnie. Psalm 9, Werset 12. Śpiewajcież Panu, który mieszka na sionie. opowiadajcie między narodami sprawy Jego. Psalm 22, Wersety od 23 do 26. Tedy opowiem imię Twoje braciom mym, w pośród zgromadzenia chwalić cię będę. Mówiąc, którzy się boicie Pana, chwalcie Go, wszystko potomstwo Jakubowe, wysławiajcie go, a niech się go boi, wszystko nasienie izraelskie. Albowiem nie wzgardził, ani się odwrócił od utrapienia ubogiego, ani skrył od niego oblicza swego, owszem, gdy do niego wołał, wysłuchał go. O Tobie chwała moja w zgromadzeniu wielkiem, śluby moje oddam przed tymi, którzy się Ciebie boją. Psalm 28, wersety 6 i 7. Błogosławiony Pan, albowiem wysłuchał głos próśb moich. Pan jest mocą moją i tarczą moją, w nim nadzieje ma serce moje, a jestem poratowany, przetoż się rozweseliło serce moje, a pieśnią moją chwalić go będę. Psalm 30, werset 5. Śpiewajcież Panu, święci Jego. A wysłuchajcie pamiątkę świętobliwości Jego. Psalm 33 wersety od pierwszego do trzeciego Weselcie się w Panu Sprawiedliwi, bo szczerym przystoi chwalić Pana. Wysławiajcie Pana na harfie, na lutni, na instrumencie o dziesięciu stronach, śpiewajcie Mu. Śpiewajcież Mu piosnkę nową, dobrze Mu i głośno grajcie. Psalm 35, werset 18. Będę Cię wysławiał w Zgromadzeniu wielkim, między ludem Wielkim będę Cię chwalił. Psalm 43, wersety 3 i 4. Zaślij światłość Twoje i prawdę Twoje, te mnie poprowadzą i wprowadzą mnie na świętą górę Twoje i do przybytków Twoich, abym przystąpił do ołtarza Bożego. Do Boga wesela i radości mojej, i będę cię wysławiał na harfie, O Boże, Boże Mój! Izajasza rozdział 38 werset 17. Oto czasu pokoju przyszła na mnie była gorzkość najgorzciejsza, ale się Tobie podobało wyrwać dusze moje z przepaści skażenia, przeto, żeś zarzucił w tył swój wszystkie grzechy moje. Ewangelia Łukasza rozdział pierwszy wersety czterdziesty szósty i czterdziesty siódmy. Tedy rzekła Maryja, wielbi dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w Bogu, zbawicielu moim. Ewangelia Jana rozdział czternasty werset dwudziesty trzeci. Odpowiedział Jezus, i rzekł mu, Jeśli mi kto miłuje, słowo moje zachowywać będzie, i ojciec mój umiłuje go.

Reprint numer 5440 Pytania, jakie miałem, miałam doświadczenia w tym tygodniu w świetle powyższego tekstu. Jak je przyjąłem, przyjęłam. Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jakie były rezultaty? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.